Cześć, witajcie. Krótkie podsumowanie niedzielnej Ewangelii. Słuchajcie, usłyszeliśmy o tym, że Pan Jezus mówi o sobie, że On jest chlebem życia. I za mną jest były obóz koncentracyjny w Brzezińce. Miejsce, w którym nie tylko brakowało ludziom chleba, ale wprost wybierano życie. Dlaczego Jezus mówi o sobie, że jest chlebem życia? Dlatego, że On jest miłością. Święty Jan mówi wprost, Bóg jest miłością. Miłość zawsze daje życie, nie odbiera. Miłość jest tym, co sprawia, że kiedy jest w nas miłość, to sami przekazujemy życie, sami wnosimy światło w życie innych ludzi. Sami jesteśmy tymi, którzy zmieniają życie ludzi na lepsze, ułatwiają życie, a nie utrudniają. Więc ta Ewangelia tak naprawdę jest takim znakiem zapytania dla nas, czy jest we mnie miłość, czy jest we mnie chleb do karmienia innych ludzi, czy zmieniam życie ludzi na lepsze, czy na gorsze. To jest dobre pytanie dla każdego z nas.